Cześć, z tej strony Iwona. Dzisiaj pokażę Wam, jak dodać kurz w Photoshopie. Zaczynamy od takiego zdjęcia chłopczyka siedzącego przy oknie i mamy tutaj takie już troszeczkę takiego prawdziwego kurzu i dodamy sobie troszkę więcej za pomocą nakładki, czyli tak zwanego overlaya. Mamy tutaj też taki jakby blask przy oknie i też dodam jeszcze jedną nakładkę z dostępnej na mojej stronie. Teraz taka uwaga, te wszystkie nakładki, które będę dodawać, są dostępne na mojej stronie iwonapodlasińska.com i tam znajdziecie w zakładce tutoriale produkty dla fotografów i tam znajdziecie i ten kurz, który teraz będę dodawać, i jeszcze efekty świetlne oraz wiele innych nakładek, także zapraszam na moją stronę. Zwróćcie też uwagę na zakładkę warsztaty, gdzie znajdziecie informacje o dostępnych warsztatach. I wracamy teraz do Photoshopa. Dodamy sobie taką nakładkę z kurzem i po ściągnięciu powinniście mieć dostępne je gdzieś w waszym Explorerze. I tak będziemy ją teraz ściągać, czyli wystarczy, że otworzymy ją w Explorerze i wtedy łapiemy sobie taki kurz, przeciągamy na zdjęcie i puszczamy. W ten sposób możemy sprawdzić, czy nam pasuje, aczkolwiek dobrze, zostawmy ten. Zmniejszę sobie to, bo te drobinki kurzu powinny być oczywiście mniej więcej tych, które są w tym momencie na zdjęciu. Nie powinny być większe, bo będzie to wyglądało dziwnie. Przykładam tutaj i tak nie przejmuję się tym, że to się nie pokrywa w całości, bo oczywiście nie potrzebuję kurzu tutaj w rogu, czy nie potrzebuję kurzu tutaj na oknie. Potrzebuję go jedynie w tym obszarze gdzieś pomiędzy oknem a chłopcem. I zmieniamy sobie teraz warstwę, przepraszam, tryb mieszania z normalnego na screen, czyli ekran po polsku. Ja mam akurat Photoshopa po angielsku, bo dużo robię tutoriali też w tym języku, więc to jest mi wygodniej i łatwiej robić to po angielsku, natomiast po polsku będzie to tryb mieszania ekran. I teraz najważniejsze jest to, że oczywiście musimy się pozbyć tego, nie wiem czy to widzicie, tej linii, i tego kurzu, który się pojawi gdzieś na jego twarzy, generalnie tego całego prostokąta. I wydaje mi się, że i zazwyczaj ja to uważam, że najłatwiej po prostu zrobić to maską, bez żadnych kombinacji. Czyli nakładamy sobie maskę i to jest ten prostokąt tutaj z kółeczkiem na dole w prawym dolnym rogu. I bierzemy sobie do ręki pędzel. I teraz moja uwaga co do pędzla. Ja już to robiłam. Taki tutorial też na YouTubie dostępny jest pod tytułem Różnica pomiędzy kryciem a przepływem. I zawsze w tym przypadku akurat radzę, żeby to był, może być krycie na 100%, ale ten przepływ, żeby był niski, żeby to się wszystko ładnie, łagodnie usuwało bez żadnych dziwnych i szybkich zmian. I teraz przejeżdżam, przemalowuję tam, gdzie tego kurzu nie potrzebuję. Jeżeli coś mi się pojawiło za dużego, na przykład w tym przypadku uważam, że ta plamka tutaj jest za duża. Ja zmieniam wielkość tego pędzla za pomocą kwadratowych nawiasów na klawiaturze, co jest bardzo szybkim sposobem. Jeszcze drugi sposób, który można używać, jeżeli ma się w ręce taki długopis, to jest pen do tabletu graficznego. Można nacisnąć w moim przypadku Ctrl i Alt na klawiaturze i wtedy zmieniać, przesuwając w prawo i w lewo wielkość pędzla, a w górę i w dół jego twardość. Akurat w tym przypadku chcę mieć tę twardość, żeby ona była zupełnie miękka, czyli całą górę, całą drogę do góry. Ale jakoś tak, nie wiem, przyzwyczaiłam się do tego, że robię to kwadratowymi nawiasami, więc tak najczęściej to wygląda. Dobrze. Myślę, że tyle mi wystarczy. Nie potrzebuję więcej tego kurzu. Nie chcę, żeby to wyglądało sztucznie albo dziwnie. I myślę o tym, żeby dodać jeszcze jeden z tych overlayów, które są dostępne na mojej stronie. Czyli wezmę sobie w tym przypadku efekty świetlne i wybiorę którąś z tych gwiazdek, na przykład tą.
Teraz dodamy sobie ją gdzieś w tym miejscu. Na razie nie widzę, gdzie dodaję. Muszę przejść znowu w tryb mieszania screen, czyli ekran po polsku. I teraz mogę na przykład ustawić sobie tą gwiazdeczkę tutaj, gdzie występuje ten blask. Możemy sobie oczywiście ją powiększać albo pomniejszać. W tym przypadku chyba przydałaby się troszkę większa. I klikamy OK. Jeżeli ona jest za mocna, bo wydaje mi się za mocna, najczęściej patrzę się na ten mały nawigator, który ma w tym momencie przysłonięty moją twarzą, ale tam jest w tym rogu jest nawigator. I najczęściej tam właśnie patrzę i tam, jeżeli wydaje mi się to zbyt intensywne, to po prostu zmniejszam sobie tutaj przezroczystość, krycie tej warstwy i wtedy mogę sobie już ustawić to tutaj. Mogę to ustawić w tym rogu. No, w tym rogu chyba bardziej mi się podoba. OK. Jestem zadowolona teraz z efektów. Przypominam jeszcze raz, że jeżeli chcecie ściągnąć sobie te nakładki, to zajrzyjcie na moją stronę iwonnapodlesińska.com, gdzie w zakładce tutoriale znajdziecie moje filmy, całą edycję od początku do końca, tak jak edytuję zdjęcia. Tutaj akurat pokazuję tylko fragmencik, ten, którym nakładam nakładkę, natomiast oczywiście zdjęcie było wcześniej obrobione i było obrobione głównie w Lightroomie. I jeżeli chcecie obejrzeć sobie, jak ja to robię, to zapraszam do moich filmów. Natomiast nakładki są do pobrania na stronie Produkty dla fotografów. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!